Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę odcinek, to szybciutko wspomnę o szachowych fundamentach. Jest to kurs szachowy od zera do drugiej kategorii. Bardzo solidne podstawy, można nabyć nawet na kategorie wyższe. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu oraz w komentarzu podpiętym. I przechodzę do meritum odcinka, mianowicie moja drużyna zajęła drugie miejsce, wywalczyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych. Graliśmy w składzie ja na pierwszej szachownicy, na drugiej Kacper Żochowski, notabene zajął trzecie miejsce w indywidualnych mistrzostwach, ogromny sukces, gratulacje. Na trzeciej grał Wojtek Reza, a na czwartej Arkadiusz Kaczmarek. Panowie tutaj spisali się na medal, ja troszkę byłem na pożarcie, zrobiłem 50% wyniku na pierwszej szachownicy, ale miałem okazję zagrać z bardzo silnymi zawodnikami. Cieszę się z tego niezmiernie. Chyba ogromny sukces. Reprezentowaliśmy klub z Gostynina, który również reprezentujemy na pierwszej lidze seniorów w Mistrzostwach Polski. No ale też pragnę wspomnieć, że drużyna kobieca z Gostynina zdobyła złoty medal, moi drodzy. No wielkie brawa tutaj w składzie: Katarzyna Murawko, Lidia Czarnecka oraz Beata Andrzejczuk-Dudzińska i wielkie, wielkie gratulacje. Teraz przedstawię dwie partie. Jedna partia będzie troszkę dłuższa, druga troszeczkę krótsza, bardzo zaskakująca, więc warto poczekać do drugiej partii. Pierwszą partię, tutaj oczywiście jedna z wybranych, rozegrałem z Kamilem Mitoniem. Arcymistrz Kamil Mitoń, jak dobrze pewnie większość się orientuje, jest trenerem Jana Krzysztofa Dudy. Miałem przyjemność zagrać z Kamilem dwa razy. Przedstawię partię z indywidualnych mistrzostw Polski, niedrużynowych. Tutaj z Kamilem rozpocząłem ruchem D4. Muszę przyznać, że oczywiście nazwisko budzi wielki respekt. Nie czułem się jakoś tak specjalnie zdenerwowany, ale też troszeczkę brak formy spowodował, że te partie może nie były na takim poziomie, jakim bym chciał. No i tutaj D4, Kamil zagrał skoczek F6, C4, posunięcie skoczek C3. No już nieco mnie tutaj przeciwnik zaskoczył. Oczywiście to jest ruch jak najbardziej ok, szczególnie na blica można pokombinować. Posunięcie D5 mało pewnie co daje, bo tutaj skoczek wchodzi na E5 i trzeba grać normalne szachy. Nie chciałem tego skoczka tutaj wprowadzić, nic się złego czarnymi tutaj nie dzieje. Postanowiłem zagrać skoczkiem. Posunięcie E6 i tutaj zdecydowałem się od razu na A3, żeby goniec nie wleciał na B4. Oczywiście można tutaj spokojnie zagrać E3, grać swoje normalne szachy, ale wiecie jak to jest. Jest impuls, jest reakcja. Przeciwnik zagrał D6 i tutaj się nieco zdziwiłem, ale to tak przez sekundę dosłownie, nawet mniej, bo ruch jak najbardziej ok. Już widziałem, że w planie będzie miał przeciwnik zagranie E5 i dojście do takich królewsko-indyjskich schematów, więc zagrałem skoczkiem, ale posunięcie G6 powiedziało mi teraz, aha, no to z tej strony będzie grane, w porządku. Zresztą bardzo sprytnie rozegrany debiut. Jeśli chodzi o blica, zaskoczenie mojemu przeciwnikowi się bardzo udało. Goniec zagrał na G7, goniec E2, to jest wszystko normalnie, roszada i teraz wieża E8. Tego ruchu na początku nie doceniłem, ale kojarzyłem ideę tego posunięcia. Bardzo piękna idea. Zaraz wytłumaczę, o co z tym ruchem chodzi w ogóle w królewsko-indyjskiej. I tu od razu powiem, że w tym momencie należało zagrać D5, na przykład D5, żeby odpędzić skoczka. Po wybiciu, wybicie pionkiem, skoczek by poszedł na B8. To jest dobry ruch, znaczy to byłby dobry ruch, dlatego że skoczek później sobie gra na przykład na pole D7. No i tutaj na przykład hetman C2 i mamy normalną pozycję, byłoby ok. No jednak ja zagrałem z rozpędu goniec E3, na co czarne pewnie liczyły, i posunięcie E5. I teraz no właśnie piękna idea tej wieży na E8 powstaje, dlatego że tutaj przepchałem pionka, zaraz do tego dojdę, ale należało zbić, raczej zbić, chociaż nie jest to pozycja w moim stylu, zagrać na przykład H3. Nie lubię wymiennych królewsko-indyjskich białymi, ale jakbym miał powtórzyć temat, no to bym tak zagrał raczej, biorąc pod uwagę, co powstało w partii. Poszło tak, no i wiedziałem, że przeciwnik może wejść tym skoczkiem na D4. No i właśnie, tu cały myk polega na tym, że ja tego skoczka atakuję 3 razy, a wieża po wybiciu pionkiem będzie mi ze skoczkiem atakowała punkt E4. No i chwilę się tutaj zamyśliłem, a tak dosłownie na chwilę, bo blitz, wiadomo, 3 plus 2. Tempo bardzo szybkie. Postanowiłem wybić i pójść na wszystkie uproszczenia, jakie tutaj powstały. Skoczek wybił na E4, goniec na G7. Jeżeli skoczek tutaj, no to oczywiście goniec wybija, więc no to nie wchodzi w grę, wiadomo. Król G7, skoczek wybił, wieża wybiła. No i mówię goniec D3, no bo trzeba coś zagrać, wieża wróciła.
Tutaj z Kamilem dosłownie zamieniłem jedno, dwa zdania po partii tak króciutko i powiedział, że to jest przyjemniejsza końcówka już czarnymi. Ja się zgadzam z tym. Łatwo to ocenić, dlatego że goniec strzela w swoje białe pionki. Co innego, jakby te pionki stały o jedno pole niżej. No to pozycja byłaby, myślę, że bardzo równa. Tutaj jednak czarne mają nieco lepiej. No zagrałem hetmanem na c2, hetman zagrał na f6. Zawsze tu celuje. Oczywiście widzimy, że w tej pozycji nie ma jakichś konkretnych działań takich super, że tu jest jakaś taktyka, coś się dzieje. No jednak zrozumienie szachów Kamila Mitonia jest ogromne. Czuć było to po wykonywanych jego posunięciach, gdzie on te posunięcia wykonywał tak w miarę spokojnie. No cóż, no ja tutaj nie mam ręki za bardzo do tego typu zawodników. To jest kwestia też pewnie obycia się, ale tu mówię głównie o grze live, nie online. No bo online grało się z wieloma arcymistrzami. Goniec D7 na spokojnie, posunięcie H3. Stwierdziłem, że zagram taki ruch, żeby mieć ewentualny lufcik. Bardzo ciężkie ruchy tutaj białymi się już wykonuje w tej pozycji. To jest takie trochę stanie w miejscu. Nie lubię tego, no i było bardzo ciężko. Posunięcie B6, no i widzimy wielkie zrozumienie. B6 z D6 bardzo dobrze bronią punktu C5. No i w tym momencie zagrałem B4. No wiecie jak to jest. Jest B4, jest B6, no to B4, żeby zagrać C5 i tutaj starałem się te pionki po prostu wyprostować, wymienić, żeby nie stały na białych polach. Posunięcie A5, no wieża AB1, wiadomo, bo tutaj groziło bicie, tutaj wieża patrzyła z hetmanem na A1, taktyka się kłania oczywiście, bicie i hetman D4. Centralizacja hetmana bardzo ładna, naciska na pozycję moją w centrum, no postanowiłem wymienić i hetman B2 udało mi się znaleźć. Tutaj też oczywiście po wieża E1 nie można wybić, bo ginie hetman, ale wieża A1 nie działa, bo po prostu odchodzę królem albo zasłaniam się tutaj gońcem i wszystko działa. Więc w tej sytuacji hetman zbił na B2, nastąpiła wymiana, nastąpił szach i król H2. Oczywiście nie chcę się w tej sytuacji zasłaniać gońcem, gdyż po prostu jest związanie. Lepiej nie grać w taki sposób, żeby te związania powstały. Tutaj przeciwnik mógł szybko sobie maszerować królem, ale zagrał wieża D1, goniec C2 i powiem szczerze, ja zdawałem sobie sprawę, że mam pozycję ciężką. Ale to jest pozycja, którą teoretycznie można spróbować ustać, mówiąc wprost, trzeba być troszeczkę sprytnym. Wieża zagrała na A1 i zagrałem królem na G3, król F6 w tej sytuacji. No i tutaj zagrałem ruch F4. Troszeczkę się pośpieszyłem, znaczy pośpieszyłem, no w blicu miałem mało czasu, no taki ruch wydawał się bardzo logiczny. Nie wpuszczam króla do centrum przede wszystkim. Jednakże zagranie wieżą na B3 było zdecydowanie lepsze. I tutaj bardzo ciekawy wariant mógłby nastąpić, jakby czarne poszły w to. Mianowicie król na E5, bo król zmierza tutaj, ale po ruchu F4 i król D4 można wieża D3. O, ciekawe, że nie można zbić tego pionka, bo wieża zagrywa na D1 z szachem i wybijamy tutaj. Więc król na przykład zagrałby na E4. Do takiej pozycji z daleka bym się obawiał, ale to jest, no tutaj trzeba znajdować dobry ruch. Król F2 byłby świetnym zagraniem i chodzi o to, że nie można zbić pionka, bo jest szach wieżą i wzięcie na F7 i tu biała wieża robi robotę, więc pionek jest nietykalny, a na przykład, bo tutaj można zagrać powiedzmy F6 i tak dalej, tutaj już pozycja byłaby remisowa, ale na przykład po ruchu F5, który może się narzucać, świetnym zagraniem byłoby wieża E3 i okazuje się, że oczywiście tutaj król F4, można H4, król jest w pułapce, grozi G3. No, to oczywiście teraz się łatwo analizuje, podczas gry byłoby trudniej, ale na przykład jakby król poszedł w tę stronę, to nastąpiłby, znaczy nastąpił, no mógłby nastąpić, ciekawe, czy ja bym to znalazł, kapitalny ruch B5. Blokujący kompletnie wszystko, goniec trzyma, goniec nie ma gry, a ja wchodzę wieżą za chwilę na E7 i po prostu zbieram pionki i prawdopodobnie wygrywam partię. Oczywiście tak pewnie by nie poszło, znając doświadczenie arcymistrza, no ale poszło F4 i tutaj właśnie wieża zagrała na A3, to jest kluczowy ruch, bardzo ważny czarnymi, żeby trzymać jednak tę trójkę i tutaj król na F2 i posunięcie H5, czyli powolne gniecenie tutaj białych. No oczywiście H4 też istnieje taki ruch, brałem go pod uwagę, ale chodzi chyba głównie o to, żeby nie wpuścić gońca na G4. No zabrakło mi trochę tutaj takiego ogrania, można by powiedzieć, i
takiej zimnej krwi troszeczkę w tej pozycji, bo sądziłem, że taki ruch jest już bardzo niebezpieczny, ale przecież goniec wchodzi. No ale to też się łatwo mówi, bo tutaj wieża i na C3, atakuje pionka i tak dalej. Postanowiłem zagrać C5, czyli ostro. Przeciwnik długo się też nie zastanawiał, bo ja sobie liczyłem, że po wybiciach pionku wchodzę wieżą na C7 i mam aktywność i byłbym zadowolony z tej aktywności. Oczywiście arcymistrz tego nie zrobił, zagrał gońcem na F5 jak profesor, bicie, bicie, wieża D2, wieża B3, wieża D4. No i tutaj mówię sobie, kurczę, no wiem, że stoję źle, w pasywnie, ale trzymam tę pozycję. No i faktycznie ta pozycja się względnie trzyma. Przeciwnik zagrał wieża B2, ja królem na E3, wieża z powrotem, król F2, już myślę sobie, no okej, okay, prawie remis, nie? No prawie remis oczywiście. No ale czarny ma oczywiście wygodniejszą pozycję. Czarne pionki tutaj, na czarnych polach goniec białopolowy sobie fajnie między nimi gra. Ten ruch już widziałem, że w zanadrzu jest takie posunięcie i goniec B5. No i w tym momencie, moi drodzy, no niestety, coś mi tutaj odbiło i zagrałem błąd. Znaczy, no, no to jest duży błąd, to jest posunięcie G4. Po ruchu dopiero zauważyłem, że wieża zbija mi pionka na H3. No to już jest katastrofalne posunięcie w tej pozycji. No cóż, cóż zrobić? No mało czasu, tam graliśmy na sekundach. Ja w każdym razie ja pamiętam, że grałem na sekundach. Przeciwnik może miał 10 sekund więcej około. No ale jak należałoby zagrać? Przede wszystkim H4. Też miałem to w głowie. I powiem wam szczerze, nie wiem dlaczego takiego ruchu nie zagrałem. Przecież to jest aż narzucające się. Miałem coś ubzdurane w głowie, że przeciwnik zagra mi tu, ja muszę bić i on ma lepszą wieżówkę, pionek groźniejszy. No bo w tej sytuacji wieżówka czarnymi jest zdecydowanie lepsza. Ale przecież nie trzeba bić, tylko można odejść gońcem na F1. I tu wszystko się powinno trzymać. Tym gońcem bym tańczył w miejscu, próbował w każdym razie. I czekałbym na jakieś przełomy ze strony przeciwnika. Pionki pilnują, król nie może przejść. Może by się udało tę pozycję utrzymać. No niestety, po ruchu G4, wieża bije na H3, dałem szacha, król E7, goniec tutaj i po król G3, wieża B2. Spadł mi po prostu czas, zamyśliłem się, no ale to nie ma znaczenia, ta pozycja jest kompletnie, kompletnie przegrana. No ale było miło zagrać, ja wyciągam z tego jak najbardziej pozytywy. I teraz pokażę wam partię drugą z drużynowych mistrzostw, która była bardzo krótka. Bardzo krótka, która pokazuje, jakie pułapki debiutowe mogą następować, jakie mogą istnieć w szachach, szczególnie w partii błyskawicznej. Otóż grałem z zawodnikiem, który ranking w klasycznych partiach ma 2327. Bardzo porządny zawodnik. Ojejku. Imienia teraz zapomniałem, no ale myślę, że nie będę może nazwiska zdradzał, nazwisko pamiętam. I pokażę po prostu, jak to wyglądało. Otóż mój przeciwnik zagrał E4, ja skoczek C6, skoczek F3 i D5. Tutaj nastąpiło wybicie, hetman wybił, skoczek zagrał i hetman H5. Już tutaj się oczywiście czaje na króla. No, hetman H5 poszło po prostu. Goniec E2, od ręki mój przeciwnik zagrał. To się bardzo narzuca, to są bardzo naturalne posunięcia. I goniec G4, tutaj już byłem zadowolony, przeciwnik H3. No, ale ten goniec nie musi bić. Jakbym zbił, to bym stał o wiele gorzej. Mogę sobie póki co stać i zagrałem skoczkiem na F6, dlatego że po wybiciu ginie wieża. Mój przeciwnik zrobił roszadę bardzo szybko, bo grał bardzo, bardzo szybko. Ja grałem jeszcze szybciej w tej sytuacji, gdyż wiedziałem, jak tu się zachować. Zbiłem na H3. Przeciwnik wybił i hetman wybił. Co ciekawe, komputer mówi plus 1 z hakiem, plus 1,90 nawet w pewnym momencie, czyli przewaga białych. Ale ja sobie mówię, przecież to jest blitz, a w blitzu dzieją się różne rzeczy i kwestia zaskoczenia przeciwnika daje tę przewagę. Nie ma czasu na zastanawianie się nad najlepszymi posunięciami. Mój przeciwnik zagrał skoczkiem na H2, ja zagrałem E6, żeby wyprowadzić gońca. Mój przeciwnik bardzo szybko goniec F3 i goniec na D6. Moi drodzy, nie wiem, czy będziecie mi wierzyć, czy nie. Oczywiście to można sprawdzić w internecie. No ale co mam kłamać, nie? I mój przeciwnik w tej sytuacji, przepraszam, że tak się uśmiecham, no czasem zdarzy się coś takiego w szachach, niestety. Mój przeciwnik myślał, aż zostało mu kilka sekund i poddał partię. Ja miałem na zegarze 3 minuty 5 sekund, a on tutaj po prostu poddał. Co jest ciekawe, moja postura w tej sytuacji też była taka dosyć pewna, i wiedziałem, że mam o wiele lepiej. Wiedziałem, że mam wygraną pozycję w ogóle. Znaczy wiedziałem.
Tak sądziłem. Silnik mówi, że tu jest mikroprzewaga białych w tej sytuacji. Przeciwnik nie wiem dlaczego nie zauważył pewnego rodzaju obrony pod tytułem goniec bije c6, bo tak trzeba by było grać i po wybiciu zagrałby f4. No to jest jedyna droga, żeby się bronić przed matem i tutaj można by było zbić gońcem. Oczywiście po biciu wieżą jest szach, król by odszedł i bym zbił. I ta pozycja byłaby, myślę, że czarnymi bardzo dobra z uwagi na bardzo dużą przewagę pionów, a jest wieża za dwie figury, więc czarnymi stoimy świetnie. Jednakże po goniec bije f4 należałoby zagrać pewnie hetmanem. I tutaj trzeba zrobić szybko roszadę. Okazuje się, że w tej sytuacji taki szach, który się bardzo narzuca, jest bardzo zły, bo odchodzę królem i hetman jest potrzebny dalej na e2, więc białe by straciły tempo. Tu cały czas grozi mat. Więc w tym momencie hetman mógłby zagrać na g2 i na przykład po wymianach. Ja sądzę, że jakby doszło do takiego momentu, to bym zbił na d2 i to by było całkiem ok. No tutaj wybicie na d2, no to już bez znaczenia. Pozycja myślę, że jest równa według, znaczy jest równa według silnika, ale dla osób grających w blicu myślę, że byłoby to ciężkie. Znaczy białymi myślę, że byłoby to mimo wszystko ciężkie. To jest figura mniej za 4 pionki. No dalej bardzo złożona. No w każdym razie bardzo mnie ta miniaturka ucieszyła, bo miałem jakieś tam porażki z rzędu, a odbicie się z tak dobrym zawodnikiem no spowodowało, że troszeczkę złapałem pewności siebie. No cóż, moi drodzy, chciałem przedstawić tylko te dwie partie z Mistrzostw Polski, wicemistrzostwo. Bardzo się z tego cieszę, duży sukces. No, trzeba się chwalić, jak idzie dobrze, to się trzeba chwalić. Dużo było, wielkie pasmo takich porażek może. Nie było spektakularnych sukcesów z mojej strony, no ale to tak już w karierze szachowej bywa. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.